W lubartowskiej lidze halówki w 8 kolejce padły następujące wyniki. BZB Brzeźnica 2-1 pokonała GUKS Firlej. FC Porno walkowerem oddało mecz ekipie z Brzeźnicy KS 0-7. Iskra Team 3-0 pokonała Galaktyw. Inwot 6-0 rozbił sąsiadów. Prof. Gips dość niespodziewanie zremisował 3-3 z FC Jacek. Kopernik 4-2 pokonał KS Dario. Drinkers Annobur w jednostronnym pojedynku uległ Fearless 1-13. Kolejne spotkanie pomiędzy Glaspolem a BP Złota Grota również skończyło się wysoko wygraną ekipy z BP 1-10. LZS Lisów zremisował 2-2 z FC Alvernia. Promil Lubartów został znokautowany piłkarsko przez drużynę PGE, a dokładniej przez najlepszego gracza spotkania, Grzegorza Falkowicza z PGE. Tego dnia zawodnik ten czarował fenomenalną techniką, strzelając przeciwnikom 10 bramek. Drink Team 0-3 uległ KS Wiadukt. Ostatnie spotkanie zakończyło się dość nieoczekiwanym wynikiem. Ostatni w tabeli LKS Skrobów zremisował 1-1 z wyżej notowanym Home Broker. W tabeli pierwszej ligi prowadzi Iskra Team 19 punktów. Drugie miejsce zajmuje KS Wiadukt 18 punktów, trzecie miejsce Home Broker 17 punktów. Ostatnie, 12 miejsce zajmuje LKS Skrobów, który zdobył pierwszy punkt w tym sezonie. W drugiej lidze po 8 kolejkach prowadzi PGE 19 punktów, druga jest BZB Brzeźnica 18 punktów, trzecie miejsce zajmuje Fearless z 16 punktami. W klasyfikacji strzelców pierwszej ligi dwa pierwsze miejsca zajmuje rodzinny duet z ekipy Iskry Team, Łukasz i Jakub Borcą. Starszy z braci, Łukasz, zgromadził 11 bramek, młodszy Jakub 10. Trzecią pozycję dzielą dwaj zawodnicy, Kamil Hilczuk z KS Wiadukt i Janusz Żuk z Brzeźnicy KS, którzy zdobyli po 8 bramek. W drugiej lidze najskuteczniejszym graczem jest Grzegorz Falkowicz, PGE, z dorobkiem 22 bramek. Drugi jest Arkadiusz Rusinek, Fearless, 20 zdobytych bramek. Trzeci Rafał Rybak, również z Fearless, 17 bramek.